Dzień dobry, nazywam się Honorata i jestem fizjoterapeutą w Fizjoinstytucie. Dzisiaj opowiem Wam krótko o stawach, o których często zapominamy, z którymi nie udajemy się do fizjoterapeuty, a które w tych czasach dość często sprawiają nam problem. Jest to związane ze stresem, z długimi godzinami pracy za biurkiem, ze złą pozycją. Mowa oczywiście o stawach skroniowo-żuchwowych, czyli tych tutaj, które pomagają naszej żuchwie się otwierać, zamykać, dzięki którym mówimy, pijemy, żujemy, przeżuwamy pokarm. Często pierwszymi objawami problemu ze stawami skroniowo-żuchwowymi jest uczucie klikania, uczucie takie jakby miała nam wypaść żuchwa podczas przeżuwania. Często wiąże się to też z bólami, z trudnościami z otworzeniem buzi szeroko. Wiele osób ma też bóle i szumy uszne. Bardzo często zdarzają się też połowicze bóle głowy lub bóle szyi po tej samej stronie. I są to dolegliwości, z którymi wielu z nas niestety nie udaje się do fizjoterapeutów. Akurat z tym problemem fizjoterapeuta jest w stanie sobie bardzo dobrze poradzić. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć pokrótce o jednej z metod, którą ja aktualnie pracuję i która bardzo dobrze sprawdza się w problemach ze stawami skroniowo-żuchwowymi. I opowiem Wam dzisiaj o jednym z moich pacjentów, Pawle, i pokażę krótką terapię, dzięki której Paweł z dużo większą łatwością otwiera teraz usta i jego staw skroniowo-żuchwowy nie sprawia mu tyle bólu. Więc Paweł jakiś czas temu miał usuniętą ósemkę po prawej stronie i od tamtej pory zauważył, że bardzo trudno gryzie mu się twarde pokarmy, na przykład orzechy, i że ciężko jest mu otworzyć szeroko buzię. Przeprowadziłam na Pawle krótkie takie badanie diagnostyczne, sprawdzające jego zakres ruchu, sprawdzające napięcie mięśniowe. Po przeprowadzeniu badania fizjoterapeutycznego przeprowadziłam z Pawłem krótką terapię metodą właśnie Krafta, dzięki której udało nam się uzyskać trochę większe otwarcie ust. Paweł poczuł, że nie ma już tego okropnego bólu i przy otwieraniu ust jego staw nie klika. Więc poczuł od razu ulgę. Dostał również ćwiczenie do wykonywania w domu, które pozwoli mu ten efekt utrzymać. Podsumowując, jeżeli jesteście zestresowani, wiecie, że zaciskacie zęby, wiecie, że zgrzytacie zębami w nocy, czujecie jakieś bóle właśnie w tych okolicach tutaj przy uszach, macie połowicze bóle głowy, które trudno zdiagnozować jako jakieś inne schorzenie, to zanim pomyślicie o wizycie u ortodonty i szynach korekcyjnych lub aparatach, warto skonsultować się z fizjoterapeutą, który zajmuje się stawami skroniowo-żuchwowymi, bo może to być dla Was dużo efektywniejsza terapia i może pomóc w tych dolegliwościach.